Dzień dobry moi kochani, z tej strony Kasia Podróż Mistyczna. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam Was na czytanie. Będziemy sprawdzać energię na nów księżyca, który będzie miał miejsce już wkrótce. Dokładnie będzie się to odbywać 11 maja, czyli chyba jutro, prawda? Chyba jutro. Jeżeli dzisiaj jest 10, to jutro powinien być 11. I będzie miał miejsce ten nów księżyca o 21. No i będzie on w znaku byka. Słuchajcie, to jest bardzo dobry czas na to, żeby zanurzyć się trochę w tej energii Ziemi, prawda? Poczuć tą materialność. Teraz materialność rozumiemy w takim szerokim, patrzymy na tą materialność w takim szerokim tego słowa znaczeniu, prawda? To jest dobry czas na to, żeby budować stabilność, czy nawet nie budować, ale ją utrwalać. Rozumieć to, czym jest moja stabilność. To jest bardzo dobry czas na to, żeby właśnie wejść w taką praktyczną energię, takiego praktycznego działania, właśnie zanurzenia tych rąk w ziemi, prawda? Takiego praktycznego tworzenia. To będzie bardzo dobry czas na to, żeby ściągać do świata fizycznego te nowe idee, te nowe pomysły. To jest bardzo dobry czas na manifestacje. Na to też, żeby, słuchajcie, wejść w taką energię wdzięczności. Zauważyć, co jest wokół mnie, prawda? Dostrzec w tym piękno. Otworzyć się na obfitość. Temu właśnie będzie sprzyjał ten nów. Byk to jest właśnie taki znak, słuchajcie, bardzo praktyczny. Tutaj mamy to umiłowanie do świata, dostrzeganie tego świata materialnego. I tutaj mam na myśli materię w szerokim tego słowa znaczeniu, prawda? Umiłowanie natury, umiłowanie tego, co mnie otacza i właśnie bycie wdzięcznym za to. Byk pomaga nam też utrwalać takie wartości jak wierność, lojalność, łagodność, delikatność, radość życia, prawda? Dostrzeganie tej codzienności i piękna w tej codzienności. Także słuchajcie, właśnie temu wszystkiemu będzie sprzyjał ten czas. Jako pierwsza karta pojawia nam się, i to w ogóle jest cudowne, bo pojawiła nam się energia cyklu. Mam wrażenie, że to będzie taki czas zamykania cyklu, słuchajcie. Jeżeli byliście w jakimś długim cyklu, w którym była integracja cienia, była praca ze sobą, było zagłębianie się w siebie, odkrywanie tajemnic duszy, były trudne doświadczenia, które Wam w tym pomagały. To będzie ten cykl, ja mam wrażenie, się kończy. I dla wielu z Was właśnie to będzie miało miejsce w czasie tego nowiu. I pamiętajcie, że nów księżyca, my odczuwamy wpływy tego kilka, a nawet kilkanaście dni przed i nawet po. Przed i po, przepraszam, po, że tak powiem, dacie tego nowiu, ale może to trwać oczywiście dłużej. Także tutaj mamy, ogólnie rzecz ujmując,
taka ogólna energia, która będzie towarzyszyć temu czasowi, jest zamykanie cyklu. Zobaczcie, pojawia się akceptacja. Zresztą mamy również kartę akceptacji. Akceptacja siebie. Akceptacja siebie. Akceptacja drugiego człowieka. Akceptacja świata. Pojawia się akceptacja tego, co się wydarzyło w moim życiu do tej pory. Pogodzenie się z tym. I to jest w przepiękny sposób pokazywane na tej karcie. Tu jest spokój, jest właśnie ta akceptacja i przede wszystkim ufność. Zobaczcie, ta postać przecudowna i magiczna jest otoczona przez mnogość białych, podkreślę, bo białość to czystość, prawda, to nieskazitelność, przez mnogość tych białych królików, a królik dla mnie jest symbolem obfitości. Więc tutaj słuchajcie, dzięki tej akceptacji, temu pokochaniu siebie, temu wejściu w tą energię wdzięczności, otwieramy się na cykl obfitości, prawda? Ufność. Słyszę, ogromna ufność. Co będzie się działo w tym czasie? Będziemy zachęcani, słuchajcie, będziecie zachęcani do tego, żeby podjąć się roli lidera. Bo o tym, co będzie się działo, mówią nam te dwie karty. Czyli znowu, zobaczcie, mamy tą ciemność, prawda? Wychodzimy z tego, co nas przygniatało, z tego, co nas blokowało. I otwieramy się na nowe. Zobaczcie, tutaj ten charakter siedzi sobie już na samym końcu tego dzioba i jest gotowy do tego, żeby wypaść. Wypaść, wyjść. Żeby wyjść do świata, prawda? Tutaj jest już ta gotowość. Może być jeszcze jakieś takie małe zatrzymanie się. Może jest jeszcze oczekiwanie na jakieś wiadomości. Słuchajcie, jeżeli oczekujecie na jakieś informacje jeszcze, macie wrażenie, że nie wszystko jeszcze wpadło na swoje miejsce, że czegoś Wam brakuje, to będzie ta informacja do Was docierać. Jakieś ważne informacje będą do Was docierać, słuchajcie, będą Wam przekazywane przez Waszych przewodników. Może się to pojawić w różnej formie, może to się pojawić w formie takiej bardzo bezpośredniej, czyli na przykład ktoś Wam coś komunikuje, może to być dostrzeżona informacja gdzieś w drodze do pracy, na przykład na spacerze. Może to być informacja, która będzie do Was docierać poprzez intuicję, nowa myśl, nowe spostrzeżenie, jakieś przebudzenie, nowa świadomość. Jeżeli czujecie, że coś jeszcze brakuje, to będzie to do Was docierać. I słuchajcie, ja tutaj odczuwam dwie rzeczy. Przede wszystkim odczuwam to, że tutaj, że byliście w procesie, w tym ostatnim czasie byliście w procesie i teraz to jakby się nasila, bo oczywiście ten cykl się kończy, byliście w procesie nauki tego, jak być liderem. I teraz będzie następować integracja tego, prawda? Jak wykorzystać tą mądrość, którą zdobywałam czy zdobywałem w tym cyklu w taki spójny sposób. Jak to robić z miłością, ze spokojem, ze zrozumieniem dla drugiego człowieka, ale również ze stanowczością, z asertywnością. Jak to zrobić, żeby być liderem dla innych poprzez przykład? Więc tutaj, słuchajcie, to jest jedno. Dwa, może jeżeli jest jeszcze jakieś zatrzymanie i Wy na coś oczekujecie,
to słuchajcie, potrzebne jest zaufanie w to, że wszystko dzieje się tak, jak ma się dziać. Tutaj rzuca mi się w oczy pełnia, chociaż ta pełnia jest taka trochę niepełna, ale może właśnie ten czas pomiędzy nowiem a pełnią, czy sama pełnia, może być, pełnia to może być ten czas właśnie manifestacji czegoś, prawda? Więc jeżeli na przykład oczekujecie na jakąś informację, to się pojawi w tym okresie. Czy może się pojawić w tym okresie, prawda? I ja mam wrażenie, że jak Wy otrzymacie tą informację, znowu rozumiemy informację w takim szerokim tego słowa znaczeniu, to Was zachęci do działania. Wchodzicie w rolę lidera i zaczynacie działać. Czyli tutaj to będzie się dziać. Słyszę takie słowa, ostatnie tchnienie. Wiecie dlaczego słyszę takie słowa? Bo przyglądam się tej karcie i przepraszam Was, bo tutaj to światło trochę się odbija. Te karty są takie z takiego dość śliskiego papieru zrobione i to się odbija tutaj w kamerze, ale słuchajcie, ostatnie tchnienie. Ja tutaj odczuwam taki, wiecie co, jak bierzemy głęboki wdech i robimy taki głęboki, intensywny wydech, żeby to, co jest w nas, z nas wyszło tak kompletnie. I to będzie taki czas. Tu będzie, jak to powiedzieć, wydobycie tego, co jeszcze jest w środku. I to może mieć związek z tą ciemnością. To jest takie ostatnie tchnienie, słuchajcie, ostatnie tchnienie. Czyli umieramy i w tym samym momencie się rodzimy, bo tu mamy i ciemność, i światło, słuchajcie. Czyli z tym ostatnim tchnieniem, zobaczcie, te tutaj wyfruwające czarne ptaki, z tym ostatnim tchnieniem, razem z tą ciemnością wydobywa się światło, prawda? Narodziny światła. Narodziny światła. Czyli tu jeszcze, tu może być ten, to może być ten moment narodzin. Co jeszcze może powracać do nas w tym czasie? Moi drodzy, tutaj jeszcze może powracać niechęć do tej transformacji. Prawda? Tutaj coś już tworzycie, zobaczcie, kreacja, na coś już oczekujecie. Dość dużo odczuwam w tych energiach takiego zatrzymania się. Widzicie, tutaj ta energia siedzi. Tutaj jest zatrzymanie. Tutaj jest zatrzymanie. Tutaj jest zatrzymanie. Słyszę wyciszenie. Być może w tym czasie będzie potrzebne takie wyciszenie, prawda? Wyciszyć się, zanim stanie się to ostatnie właśnie tchnienie. Czy wytchnienie nawet. Czyli tutaj coś, słuchajcie, coś się tworzy i Wy wiecie, że coś nowego idzie w Waszą stronę, bo to do Was zmierzało przez bardzo długi okres czasu, przynajmniej dla niektórych z Was. I tutaj może, znowu mamy tą pełnię, niektórzy z Was mogą już intuicyjnie czuć, czym ten nowy początek jest, albo przeczuwacie, że coś się będzie działo i na to oczekujecie. Oczywiście ja tutaj odczuwam dużo takiej stagnacji, czy takiego zatrzymania się bardziej niż stagnacji, ale to wcale nie chodzi o to, że tutaj nie ma żadnego ruchu, czy nie ma działania, prawda? Tylko Wy macie wrażenie, że Wy jeszcze jesteście ciągle w tym trochę starym, prawda? I oczekujecie na to nowe i może przeczuwacie intuicyjnie, że coś się dzieje, prawda? Czujecie to w powietrzu, jak ja to nazywam. I tutaj może być jeszcze, słuchajcie, to wejście w nowe też może po prostu wymagać takiego fizycznego ruchu. I wydaje mi się, że co jeszcze może powracać, to jest niechęć odpuszczenia tego, co było. Czy to oznacza świat, który Was otacza? W takim sensie materialnym, prawda? Czy to oznacza, oczywiście to jest wszystko ze sobą połączone,
sposób myślenia, sposób emocjonalnego odczuwania, te schematy i wzorce, które budowały przez bardzo długi czas Wasze poczucie bezpieczeństwa. Gdzieś tutaj, i teraz strasznie się wzruszyłam, odczuwam taką nostalgię, taki sentyment, takie... Ja wiem, że to już mi nie służy, ale trochę mi smutno z tego powodu, że ja to zostawiam. Bo świat mnie prowadzi gdzieś indziej. I jest mi przykro i ja nie chcę... Może pojawić się, słuchajcie, taki opór przed tym, żeby tego bagażu nie zrzucić. Tutaj może być taka chęć jeszcze pobycia w tym, co było, w tym, co może jeszcze trochę jest, w tym, co już nie służy. Tak? I to jest, słuchajcie, zrozumiałe, bo to przez bardzo długi okres czasu budowało Wasze życie i budowało to, kim jesteście. Tylko, że w pewnym momencie po prostu trzeba powiedzieć, okej, dobra. Okej, nie ma co już po prostu tutaj siedzieć w tym jednym miejscu. Czas na to, żeby ruszyć do przodu. Co tutaj się będzie działo w uczuciach? Wiecie co? To znaczy tak. Ta karta, i to w ogóle słuchajcie, nie, ja dopiero teraz to zauważam, ale w samym sercu czytania pojawia nam się, zobaczcie, byk. W samym sercu czytania mamy byka. Słyszę, chwytajcie byka za rogi. Cokolwiek to dla Was oznacza, chwytajcie byka za rogi. Ta karta bardzo często kojarzy mi się z siłą wyższą. I teraz tak, nie wiem, czy Wy tu widzicie te błyskawice. I tutaj jest taki mały człowieczek. Mnie się wydaje, że tutaj jest i będzie integracja mocy w sobie, wejście w harmonię z energiami kosmosu, czyli współpracujemy razem. Może być też tak, słuchajcie, że jeżeli stawiacie opór czemuś, czyli na przykład świat prowadzi Was ku zmianie i Wy stawiacie opór, choć wiecie, że ta zmiana nadchodzi, to może być tak, że wejdą w to siły wyższe i w pewien sposób zostaniecie zmuszeni do tej zmiany. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ta karta nie tylko kojarzy mi się z siłą wyższą, ale również jest dla mnie często ta karta reprezentacją takiej tarotowej wieży. Więc ja mam wrażenie, że może dla niektórych z Was tutaj zadziałać siła wyższa. Słuchajcie, jeżeli coś ma się zadziać, to się zadzieje. Jeżeli coś ma być. I teraz znowu możemy wchodzić oczywiście w te rozważania na temat przeznaczenia i co jest przeznaczeniem, co jest już czymś ustalonym z góry, o czym my decydujemy tak naprawdę. Może nigdy do końca nie dowiemy się, jak to wszystko działa, prawda? Ale jeżeli coś ma się zadziać, bo coś innego ma się zadziać w przyszłości na przykład, to się zadzieje. I nie będziecie mieć nad tym absolutnie żadnej kontroli. Więc tutaj może być coś takiego, słuchajcie. Mówimy o uczuciach, więc tutaj czuję, że może być trochę burzliwie. Może być to związane jeszcze z odkrywaniem pewnych sekretów i z pokonywaniem karmy. Ta karta mówi o takiej karmie rodowej, czyli przełamywanie tych schematów, wzorców i niezdrowych zachowań, które się działy, słuchajcie, przez pokolenia. Ta karma jest przekazywana w kodzie genetycznym. Jest przenoszona w tej podświadomości. Czyli tutaj jeszcze, słuchajcie, może być taki czas faktycznie otrzymywania informacji z podświadomości po to, żeby to wszystko mogło po prostu wyjść, wyczyścić się i zrobić miejsce na światło.
I zobaczcie, te ptaki wylatujące tutaj z tej głębi was, one się przekształcają w tą obfitość przecudownych wiosennych kwiatów. Ja mam taką wizję teraz, wiecie, jak się robi filmy przyrodnicze i czasem jest przyspieszona, po prostu ten film jest przyspieszony i te kwiaty tak się strasznie szybko otwierają. Coś takiego tutaj widzę. Tu będzie bardzo szybkie wejście w energię obfitości, przynajmniej dla niektórych z was. I znowu tutaj zobaczcie, te błyskawice, prawda? Te błyskawice. Słyszę takie słowa gniew Boga, cokolwiek to oznacza. Ten byk mi się taki trochę wydaje surowy, widzicie? Taki trochę właśnie sfrustrowany. O, sfrustrowany trochę. I to może być związane z tym opieraniem się tej zmianie. I tak jak mówię, jeżeli ma dojść do zmiany, to do tej zmiany ma dojść. Z drugiej strony teraz patrzę na tego byka i wydaje mi się miłosierny, taki rozumiejący, prawda? Taki rozumiejący. Słuchajcie, tu może być też tak właśnie, że będziecie zmuszeni, żeby poddać się tej sile wyższej, czyli nie będziecie mieć kontroli nad pewnymi wydarzeniami, one się będą dziać. I to was będzie zmuszać do tego, żeby tą kontrolę odpuścić. Może się pojawić takie uczucie bezsilności, bo słuchajcie, my lubimy kontrolować, no bo właśnie daje nam to, bo to nam daje to poczucie bezpieczeństwa, prawda? Że my mamy nad czymś kontrolę. W momencie, kiedy my tą kontrolę tracimy, to co jest nam potrzebne wtedy? Ufność. Ufność. Ścieżka rozwoju duchowego bardzo mocno jest związana z nauką ufności. Ja ufam sobie, ja ufam temu głosowi wewnętrznemu. Ja nie wiem do końca, gdzie to wszystko mnie prowadzi. Nie mam żadnej gwarancji. Ja mam nadzieję, że docieram tam, ale czy ja tam docieram, tak naprawdę nie wiem. Na takiej ścieżce bardzo często mamy różne zwroty, słuchajcie, zwroty akcji, że tak powiem. Idziemy prosto i nagle się okazuje, że mamy skręcić w prawo, choć w ogóle nie planowaliśmy tego. I ta ścieżka uczy ufności, prawda? Słyszę, zaufaj mi. Zaufaj mi. Także słuchajcie, w uczuciach może być burzliwie. Jak ja to jeszcze odbieram? Może być burzliwie, może jeszcze wychodzić ta nazwijmy to ciemność. Mogą być pokazywane pewne sekrety. Sekrety, czyli rzeczy, których jeszcze nie wiemy, na przykład o nas samych, prawda? Może być to związane z tymi lekcjami karmicznymi, tak? I to wszystko, słuchajcie, zmusza nas do tego, żeby... I to jest też cudowne, bo ta karta pojawiła się, prawda, w czytaniu o bliźniaczych duszach i bratnich duszach. Czyli tutaj mamy tą energię praktyczności. Cokolwiek będzie się tutaj działo w uczuciach, będzie nas zmuszać do bardziej praktycznego podejścia, do działania. I słuchajcie, ja tutaj też zauważyłam waleczność. Gotowość do walki. Cokolwiek to oznacza. Cokolwiek to oznacza. Nie odbiegajcie od tego świata fizycznego. Starajcie się nie robić tego. Bardzo mocno chcę podkreślić tą energię ugruntowania. Trzymajcie się ziemi. Bardzo łatwo, słuchajcie, to zgubić, zwłaszcza jak się pojawiają ekstremalne emocje. Jeżeli pojawia się ból, kiedy pojawia się euforia na przykład, bardzo łatwo jest odpłynąć w świat iluzji, gdzieś tam sobie bujamy w tych obłokach, uciekamy od rzeczywistości. Starać się tego nie robić. Stawić czoła. Słyszę, stawić czoła temu, co nadchodzi. Zobaczcie, przejrzyjcie się to z tej postaci, tu jest taka gotowość. Zawalczcie o to szczęście, słońce, dążcie do sukcesu, róbcie to świadomie, bądźcie liderami. No, właśnie tak.
Zanim zapomnę, bo w czytaniu na bliźniacze dusze miałam mówić o znakach zodiaku. Ja tutaj nie chcę mówić o znakach zodiaków, bo ja nie korzystam w tym momencie z kart tarota, ale powiem Wam, jakie zwierzęta do mnie przemawiają ostatnio i jakie zwierzęta ja widzę w kartach dzisiaj, które jakby no, odwiedzają, że tak powiem, mnie ostatnimi czasy. Także słuchajcie, ja mam wrażenie, że to jest dla kolektywu. Możecie sprawdzić byka, aczkolwiek nie odczuwam samej energii byka aż tak mocno. Ja bardziej to łączę z tym, że ten nów księżyca jest w znaku byka. Ale pancernik, on się pojawił w czytaniu na bliźniaczą duszę, na bliźniacze duszę i na bratnie duszę, ryś i miś polarny. Te trzy zwierzątka plus, słuchajcie, sowa. Mądrość. Jak poszukacie sobie sowy, zwierzę mocy, to będzie rozróżnienie na różne typy tych przecudownych ptaków. Przyglądnijcie się temu, ja nie wiem jak ta sowa się nazywa konkretnie, ale przyglądnijcie się tej sowie, bo to może być ta sowa, która w tym momencie Wam towarzyszy. A pod spodem mamy kartę wolności. To się pojawiło przy energii męskiej w czytaniu na bliźniacze dusze i mamy kartę umiarkowania. Umiarkowania, czyli poszukiwać, słuchajcie, tej środkowej ścieżki. Bycie liderem z energią pokoju oznacza właśnie to umiarkowanie, to znalezienie złotego środka, to nie wchodzenie w ekstremum, to nie wchodzenie w dramaty. To jest zupełnie... ta energia jest, słuchajcie, to może być inna energia od tej, którą znaliście do tej pory. Bo praca z cieniem bardzo często oznacza ekstremalne emocje. Przejście przez tą całą burzę wszelkich różnorakich uczuć i emocji, bo po to to się dzieje, żeby poznać nie tylko tą pozytywną stronę siebie, ale również tą negatywną. I jak my to zintegrujemy, to stąd właśnie rodzi się to zrozumienie dla drugiego człowieka, poprzez zrozumienie dla siebie. I także słuchajcie, te zwierzątka, no i jeszcze jest ochrona. Ochrona. Ochrona, czyli jesteście chronieni, słuchajcie, stajecie się liderem, to jest proces wyłaniania się, proces uczenia się jeszcze, otwierania tych świętych drzwi i zrzucania tej starej skóry z siebie, prawda? Czyli tu jest proces odrodzenia i następuje zmiana. Dobra, już dalej nie będę szła z tymi kartami, bo ja tak mogę iść w nieskończoność, słuchajcie. W każdym bądź razie, co tutaj jest... aha, dobra, bo jeszcze co chciałam powiedzieć. Co będzie potrzebne? Moc, również taka energia odpuszczenia, praktyczność, przy rysiu widzę przenikliwość, odporność i właśnie taka wytrwałość, bo miś polarny żyje w bardzo trudnych warunkach, prawda? I miś polarny uczy nas tej wytrwałości. Słyszę, znowu patrzę na tego byka i słyszę stawienie czoła. Stawienie czoła. Czuję tutaj Waszą energię, słuchajcie, teraz. Czyli tutaj stoicie tak bardzo stabilnie. Mam taką wizję stóp zanurzonych w ziemi po kostki. Czyli jest to ugruntowanie. Ja wiem, kim jestem, ja wiem, w co wierzę, ja wiem, o co chcę walczyć, ja jestem gotowy czy gotowa na to, żeby stawić czoła temu, co stoi mi na drodze. Prawda? Tutaj może się odbyć taka walka o siebie, słuchajcie. Dobra.
Dobra. Jaka jest rada? No, zobaczcie. Nowe początki i obfitość. I tym się kierujcie, słuchajcie. Tym się kierujcie. Wchodźcie w tą bramę obfitości, bo nowy początek stoi przed wami. Poszukujcie w sobie tej obfitości. Bo jeżeli wy tą obfitość macie w sobie, to ona się zamanifestuje w świecie zewnętrznym. Słyszę rozkwitanie. Niezależnie od tego, co się będzie działo, jeżeli jeszcze tu będzie ten proces domykania, słuchajcie, tego rozdziału, który był. Jeżeli tu będzie jeszcze ten proces wykluwania się, prawda? To kierujcie się, po prostu trzymajcie się wizji tego, dokąd zmierzacie. I ufajcie w to, że wszystko się dzieje tak, jak ma się dziać. Czego nie robić? Patrzę przede wszystkim na tą kartę tutaj. Ona mówi nam o odpuszczeniu tego, co już nam nie służy. I teraz tak. Ja bym chciała powiedzieć, że tutaj nie pozwolić sobie na to, żeby to, co jakby pozostawiacie za sobą, nie przytłumiło waszej wizji. Czyli jeżeli, słuchajcie, jak to się mówi, nie wiem, czy ja to dobrze pamiętam, ale chyba jest takie powiedzenie, że najciemniej jest przed wschodem słońca, tak? Coś takiego? Coś takiego. W każdym razie, słuchajcie, może tak być właśnie, że będzie najciemniej, dlatego że to światło się będzie chciało wydobyć. I im bardziej to światło się chce wydobyć, tym bardziej te nasze mechanizmy będą je próbować stłumić. I tutaj nie pozwolić sobie na to, żeby te mechanizmy nas zabrały z powrotem do tego świata, z którego przyszliśmy. Z drugiej strony wydaje mi się, że jeżeli tutaj dostrzegam ego, może ego i pokorę, może będzie potrzebna energia pokory. Czyli może być tak, słuchajcie, że cokolwiek tutaj będzie się działo w waszym życiu, może być to powodowane siłami wyższymi, będziecie kompletnie tracić kontrolę, będziecie się czuć bezsilni i to będzie wymagało pokory, prawda? Bo to uczy pokory, takie sytuacje uczą pokory. Więc mogą się zadziać jakieś sytuacje, słuchajcie, bo ja widzę tą energię jako taką deptającą po was. Więc może być jakaś taka sytuacja, która na przykład spowoduje, że wy się będziecie właśnie czuć może poniżeni, może zlekceważeni, może będziecie mieć poczucie niesprawiedliwości w sobie. I teraz słuchajcie, należy rozpoznać to, co jest kluczowe dla was w danym momencie i do czego wy dążycie. Bo czasem, słuchajcie, trzeba po prostu przyjąć coś z pokorą, bo cokolwiek się dzieje, właśnie nas tego uczy. I uczy nas mocy w tej sytuacji. Czyli ja nie wiem, czy nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć. Czyli uczy nas mocy w tym poniżeniu, prawda? Że to, co mnie dotyka, to dotyka mojego ego, to nie dotyka mnie. Nie dotyka tej istoty mnie, tej esencji mnie. Więc tutaj mam wrażenie, że może być
jakaś taka sytuacja, czy sytuacje, które wywołują, mogą w Was wywołać pewne takie uczucia, no niekoniecznie dla Was pozytywne. I będzie wymagana pokora i teraz trzeba będzie rozpoznać, czy tam, dokąd zmierzam, czy poddanie się tej energii, czyli jakby przyjęcie tego, w cudzysłowie, poniżenia, jest warte tego, dokąd ja zmierzam. Czasami po prostu trzeba odpuścić, bo ja wiem, że dokąd ja zmierzam, tam, gdzie ja zmierzam, będzie to. I może, słuchajcie, pokonanie tego, w takim sensie przyjęcie tego, z mocą, powtarzam, z godnością, może jest ścieżką właśnie tutaj do tego. Także słuchajcie, bardzo mocno tutaj mamy pokój, dwie energie pokoju, czyli właśnie jak w danej sytuacji poszukiwać pokoju, negocjacji, rozmowy, starać się nie wchodzić w konflikt, bo taki właśnie jest lider, prawda? A jeżeli wchodzę w konflikt, to jak ja to robię? Bo można wejść w konflikt z energią pokoju, prawda? Ale z tą walecznością w sercu, co nie oznacza walki samej w sobie czy wojny. Dobra, no i w rezultacie mamy tą transformację, rozwój duszy, no i ja tutaj odczuwam przecudowny ruch do przodu, czyli cokolwiek się tutaj będzie działo, słuchajcie, w tym czasie byka, w czasie tego nowiu, to będzie Was prowokować do działania. I zobaczcie, ile tutaj jest światła i kolorów w tej energii. Idziecie w stronę czegoś cudownego. Dobra, czekajcie, ja tutaj te dwie karty chcę przeczytać tak naprawdę. 34, albo nie, 28 najpierw. Żeby doświadczyć pełni nas, musimy często przejść przez trudny okres transformacji i wzrastania. Patrz w stronę czego, gdzie chcesz być, a nie tego, gdzie byłeś. Zaufanie do siebie i zaufanie do partnera są konieczne. To dla niektórych z Was. Dla pozytywnej relacji. I teraz możemy mówić tutaj o... To oczywiście może się odnosić do niektórych z Was, może się odnosić do relacji, może się odnosić do partnera w miłości, może się odnosić do partnera w pracy, może się odnosić do kogoś z rodziny, z kimkolwiek tutaj współpracujecie. Ogólnie zaufanie. Natomiast tutaj mamy 34, silna wola. Ćwicz Twoją silną wolę i determinację, ale w etyczny sposób. Nie nakładaj swojej woli na drugą osobę, bo nie masz kontroli nad nikim, ale nad sobą. Czyli tak jak mówię, tutaj może być taki czas wyzbywania kontroli i nauka pokory. Nie bój się tej waleczności. Ta waleczność jest potrzebna i może być konstruktywna, ale z czasem też wymaga transformacji, czyli może mnie to się wydaje tak, że słuchajcie, będzie tutaj działo się coś, czyli będą docierać do Was, jeżeli czujecie zatrzymanie, będą docierać informacje, które Wam pomogą w podjęciu się działania, albo będziecie do tego zmuszeni poprzez zaangażowanie się sił wyższych. To też oznaczać może to, że byliście w takim czasie właśnie takim burzliwym. Wydobywały się różne uczucia i emocje. Może było pokazywanie gniewu, może był krzyk, może było wyrzucanie, może było oskarżanie, prawda? I może to też było potrzebne. Ja mam wrażenie, że będzie wychodzenie z tego po to, żeby iść w stronę pokoju, prawda?
i po to, żeby stać się liderem w miłości poprzez przykład. Poprzez przykład. Odczuwam bardzo dużo lekkości tutaj. Taka bryza, słuchajcie, słyszę letnia bryza. Choć, no właśnie, letnia bryza. Letnia bryza. Coś tutaj, słuchajcie, się... Będzie plon. I ja mam wrażenie, że słuchajcie, tutaj będzie dochodziło do manifestacji pomiędzy nowiem a pełnią księżyca. Czyli tutaj mówimy o drugiej połowie maja, choć ja mam wrażenie, że to się będzie też przyciągać do połowy czerwca. Czy w ogóle czerwiec, tutaj czerwiec. Czerwiec to bardziej odczuwam jako, ja widzę czerwiec jako asa kielichów z tarota, czyli czerwiec to już takie trochę jesteśmy w tej obfitości, jesteśmy w tym świetle i z niego czerpiemy. Natomiast druga połowa maja wydaje mi się, że będzie takim czasem manifestacji w świecie fizycznym. O, czegoś, czyli tego nowego początku, tak? Dobra, i teraz dwie karty. Zasymiluj doświadczenie życiowe, czyli słuchajcie, tutaj będzie takie podsumowanie tego, czego doświadczaliście w tym cyklu przeszłym, żeby właśnie mogło dojść do tego, do tej śmierci, prawda? I do tego odrodzenia. Tutaj może też się pojawić jakaś taka sytuacja, która będzie jakby zlepkiem tej ciemności różnego rodzaju i to będzie testować Waszą umiejętność lidera w energii miłości i światła. Może też tak być, słuchajcie. Dobra, czyli tutaj czytamy tą kartę 2. Nie będę Wam czytać wszystkiego, bo to są dość takie obfite te opisy. A może wszystko. Stań się świadom tego, czemu pozwalasz na to, żeby wpływało na Twoje życie. Czy ciągle jesteś przytłoczony chaosem w Twoim życiu? Czy czujesz, że musisz sobie radzić z dramatami. Pojawia się dramat po dramacie. Jest potrzeba tego, żeby stać się bardziej świadomym tego, jakie sytuacje na Ciebie wpływają. Twoje ciało może Ci to sugerować, czyli ciało bardzo często, słuchajcie, wysyła sygnały odnośnie tego, co jest dla nas dobre, a co nie jest dobre. Jak my poznajemy kogoś, to już nam ciało daje jakiś sygnał. I teraz tak, słuchajcie, bardzo ważne jest to, żeby rozróżnić, czy to jest na przykład lęk, bo pojawiło się w przeszłości jakieś tam doświadczenie, czy tutaj jest projekcja może mojego doświadczenia na kogoś, czy faktycznie moje ciało mnie ostrzega, prawda? Bo to czasem jest, tutaj są bardzo często płynne granice. Jesteś proszony o to, żeby wzmocnić swoje granice. Bo poprzez to, słuchajcie, dochodzi do uzdrowienia. Kreowanie granic, zdrowych granic jest bardzo ważnym aspektem procesu uzdrawiania. Tutaj też może być taka zachęta do może rozpoczęcia jakiejś praktyki uzdrawiania. Ważny będzie relaks, oddech i właśnie jakby asymilacja całego tego doświadczenia. Jest ważne to, żeby dokonać takiego przeglądu Twojego życia i stać się świadom osób, sytuacji i środowisk, które wymagają zmiany. Zapytaj siebie, czego się uczę, czy czego się nauczyłem, czy nauczyłam z każdego doświadczenia. Pozwól odejść wszystkim osobom i doświadczeniom, które
Cię wyczerpują. Czyli tutaj będzie, słuchajcie, taki proces pozwalania na to, żeby to, co mi już nie służy, odeszło. Odcięcie się od pewnych osób, sytuacji, rzeczy, bo jest na to czas. Bo jest na to czas. Nie wiem, dlaczego chcę powiedzieć Big Brother is watching. Tak? Wielki brat obserwuje, słuchajcie. To jest obserwacja. No i na sam koniec chciałam zostawić przecudowną kartę. Tak. Właśnie tak. Otwórzcie się na życie, słuchajcie. Otwórzcie się na tą radość. Otwórzcie się na tą pozytywną energię. Otwórzcie się na lekkość bytu. Powiedzcie życiu tak. Bo do takiej energii zmierzacie. Taka wolność osobista, lekkość duszy. Wasza reakcja na życie nie będzie już taka sama. Zobaczcie, zaczynacie fruwać. Dobra, jeszcze tutaj zobaczmy, co ta karta mówi. Numer 17 zresztą. Możecie sobie sprawdzić 17 czy 7 w... Chociaż raczej powiedziałabym 17 w numerologii. Jest czas na to, żeby powiedzieć tak życiu. Czasami jest trudne rozróżnić to, co jest dla Ciebie zdrowe, a co nie jest. Czy unikasz albo sabotujesz jakąś cudowną możliwość poprzez odpychanie tego? Siły wyższe pracują z Tobą nad tym, żeby rozszerzyć Twoje możliwości. Brama w stronę sukcesu, czy takiego pozytywnego, brama do pozytywnego rezultatu jest otwarta. Tylko ważne jest to, żeby brać pod uwagę Twoje dobre samopoczucie. Czyli słuchajcie, tutaj jest ważne, wy w tym procesie, w którym byliście, uczyliście się kochać siebie. Co to oznacza? Dbać o siebie, napełniać swój kielich, napełniać swoje źródło, wyrażać swoje potrzeby, rozumieć swoje pragnienia, szanować siebie, stawiać granice. To jest kochanie siebie, tak? To jest kochanie siebie i to nie wyklucza, słuchajcie, kochania innych. Wręcz odwrotnie. To wzmaga kochanie innych. Bo nam się kojarzy bardzo często właśnie kochanie siebie z egoizmem. Ale to nie o to chodzi. Jeżeli jakaś szansa czy możliwość, słuchajcie, ekscytuje Cię, to może warto podjąć się pewnych kroków w stronę tego, prawda? Czyli jeżeli na przykład stoicie przed nowym początkiem, czy jest to początek w miłości, czy jest to początek w pracy, czy jest to początek, no nie wiem, w nowym miejscu zamieszkania, czy chcecie rozpocząć jakiś kurs, czy chcecie pójść w nową stronę, jeśli chodzi o Wasz zawód, czy chcecie rozpocząć rozwijanie jakiegoś talentu, może chcecie wyruszyć w jakąś podróż. Słuchajcie, czymkolwiek ta nowa możliwość dla Was jest i ona powoduje w Was, czyli pytacie swojego ciała, jakie uczucia budzą się we mnie, kiedy o tym myślę? Jeżeli czujecie podekscytowanie, to może to oznaczać, że to jest coś dla Was dobrego. I teraz znowu mówię, trzeba rozróżnić czasem to, skąd pochodzi dane uczucie. Głównie jeśli chodzi o negatywne uczucie, bo czasem na przykład coś może być dla nas dobrego, ale się tego boimy i pojawia się lęk. I teraz należy rozróżnić, czy ten lęk mnie ostrzega, bo to jest dla mnie niedobre, czy ten lęk
jest po prostu lękiem związanym z tym, że ja się boję wyjść poza moją strefę komfortu. Prawda? Jeżeli zapytałeś o coś konkretnego i pojawiła się ta karta, to może być też odpowiedź na Twoje pytanie. Ta karta prosi Cię o to, żeby zacząć mówić tak do siebie i pozwolić sobie na miłość i na odżywianie wszystkiego tego, co kochasz. No właśnie. No właśnie, słuchajcie. I to, ja mam wrażenie, będzie się działo w tym czasie. Tutaj będzie przechodzenie w maju z tego do tego. I w tym będzie energia ugruntowania, słuchajcie. Będzie energia ugruntowania. Będziecie mieć głowy w chmurach, a stopy w ziemi. No. Dobra, trzymajcie się cieplutko, słuchajcie. Dziękuję Wam bardzo za to, że pojawiliście się tutaj. Życzę Wam właśnie tego cudownego okresu nowiu. Zapraszam Was na raz kolejny. No i tyle. No i pa, pa.